Witam z mojego sklepiku. Dzisiaj krótki filmik o gotówce. Bo ostatnio wczoraj mi znajomy, pozdrawiam, zbyszka zwanego leszkiem mi o, właśnie miałem nagrać filmik o tym, że dlaczego gotówka nie jest potrzebna. Wielu ludzi twierdzi, że gotówka OB wszyscy płacimy tak kartami, po co nam gotówki, gotówka, więc chciałbym wam takie parę, parę rzeczy wyciągnąć na światło dzienne, o których możecie macie, może, o których nie wiecie, albo nie macie świadomości, co się może stać. Nie wiem, czy kiedyś z Was spotkała taka sytuacja, jak na przykład poszliście sobie do restauracji z kimś znajomym, mówicie, ja płacę, a Wasza karta przestała działać i zong To jeszcze pół jakbyście jak znajomymi, a jak byliście na randce, czy coś Wam się zdarzyło, no to wiecie, o co chodzi. No to wyobraźcie sobie sytuację, że e, nie możecie nawet nie to, że iść na randkę, ani do restauracji, tylko nie możecie kupić nic nigdzie bo obsługiwane są tylko i wyłącznie karty płatnicze, tudzież waluta elektroniczna typu kryptowaluty na przykład, chociaż banki światowe już tworzą, w zasadzie już mają potworzone swoje waluty, które nazywają się CBDC, czyli to są Central Bank, coś tam, coś tam waluta centralnych banków, czyli pełna kontrola przez banki centralne. To oznacza wtedy to, co się na przykład stało teraz w Kanadzie. Ludzie, którzy uczestniczyli w tym proteście, Banki zablokowały ich konta. Nie mogą zrobić nic finansowo. Teraz oni muszą liczyć na pomoc bliskich, znajomych, sąsiadów, bo banki mają pełną władzę nad nimi. Reżim, który właśnie powstał w Kanadzie, rozniesie się na cały świat, bo wkrótce. Zostaną wycofane gotówki z wszystkich krajów. Nie jestem wielkim fanem gotówki, bo to jest pieniądz umowny. Problem polega na tym, że to jest jedyny moment, kiedy możemy jakkolwiek anonimowo jeszcze wymienić się dobrami. Już nie mówię o takich sytuacjach, jak ktoś by chciał sobie iść do domu publicznego będzie to wszystko zarejestrowane. Domy publiczne będą opodatkowane, prawda? Tego typu sprawy się zaczną dziać absurdalne, bo nie znikną. Będzie jak w Holandii pewnie, że prostytucja będzie legalna. Chociaż w Anglii jest już legalna, tylko sutenerstwo jest nielegalne, ale jak będziesz ja nie wiem, nie znam się, jak to dokładnie wygląda. Ale będzie sytuacja taka, że jak Mężczyzna, tudzież kobieta, będą chciały ukryć przed swoim partnerem tego typu transakcje, nie zrobią tego, nie ma takiej możliwości. To jest tylko abstrakcyjny przykład, ale jeżeli będziecie chcieli, załóżmy, zauczestniczyć oficjalnie w jakimś procesie przeciwko rządowi, ile byście nie mieli pieniędzy, ile byście nie mieli kontaktów, nie zrobicie nic, bo bank was posiada. Więc zastanówcie się nad tym. Niewolnictwo mamy teraz. Jesteśmy wszyscy niewolnikami, niezależnie od koloru skóry, a spowoduje się to, że garstka ludzi, czyli jeden, ten 1%, będzie nam dyktował wszystko po kolei. Co możemy jeść, co możemy robić, gdzie możemy chodzić. I tym miłym akcentem telefon przerwał mi film. Pozdrawiam, cześć.